Cześć i czołem, rodacy! Już dawno mnie tu nie było, więc chciałem wam nagrać dzisiaj amerykański lumpex, więc zapraszam. Amerykański lumpex, Goodwill, zapraszam do środka. Nie zawsze chodzę do Goodwilla, bo to jest taki lumpex. Ludzie przeważnie tutaj oddają rzeczy i ten. No, to są takie stare rzeczy, nieużywane po prostu. Jak to działa, to ludzie na przykład oddają tutaj rzeczy, których nie potrzebują i później odpisują z tego od podatku na koniec roku, nie rozliczają się od podatków na koniec roku. Ja kiedyś tam, nie wiem, dodałem parę telewizorów starych, co miałem, radio jakieś, no i mu powiedziałem, że to wszystko jest warte 200 dolarów i odpisałem sobie od podatku na koniec roku. Także taki używany lumpex, macie tutaj różne beczki, talerze, ludzie oddają. Ten gościu robi miliony z tego sklepu, nie? Niby, że to Goodwill ma być, że jako, wiesz, jak wiecie, dobra czynność dla ludzi, to on z tego zarabia kasę. Ale cóż. Macie zabawki różne. Lampy. Macie nawet pralki, suszarki. Starą elektronikę. Patrzcie, jakie telewizory jeszcze ludzie poddawali. 20 dolarów telewizor, szarpa. Zaraz wrócę, muszę iść do łazienki, bo mi kontakt wyleciał. Soczewka mi wyleciała z oka. Zaraz wrócę. Dobra, już jestem z powrotem. Macie tu zabawki, rowery różne, lodówki. It works. Potrzebuje nowy sealant, ale działa. Za 169 dolarów. Jeszcze raz wrócę do elektroniki. Macie DVD playery. Ciekawe, czy są na kasety. Taka stara wieża. 25 dolarów. Jest więcej. Książki, DVDs, meble, obrazy, więcej obrazów. A jaka ładna szafeczka, nawet ładna. 25. Za 9 dolarów. Ja właśnie tutaj kiedyś potrzebowałem ciepłej kurtki do pracy. Ja
robię w smarach, więc nie chciałem kupować model. Więc przyszedłem sobie tutaj i znalazłem Adidasa za mówistą ciepłą kurteczkę za 7 dolarów. Macie na przykład jak tam kurtka. Za 13. Od Navy. Taka kurtka. Taka bluza. Fajna nawet za 89. Także tani sklep. I ubrać za tanie dżinsy do roboty, właśnie za 15 paków dżinsy. 15. Też będę potrzebował dżinsy na zimę do pracy, do smarów. Więc tutaj pewnie sobie przyjdę i za 15 baków drobne dżinsy. Także taki oto to sklepik. Dużo wam nagram, bo spędzę dużo, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, to ja lecę dalej. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejka. A jeszcze jedno, zbliża się Halloween, już za miesiąc, więc można kupić już sobie tutaj różne przebieranie. No dobra, to ja idę. Trzymajcie się, na razie.